Cześć, witam wszystkich bardzo gorąco w pierwszej dogrywce na kanale Sęki Wióry Dziury. Zapraszam na film. Witam ponownie. Ja mam na imię Sebastian. Dogrywka. Co to będzie dogrywka? Dogrywka to będzie seria filmów, która co jakiś czas będzie pojawiać się na moim kanale i będzie takim uzupełnieniem filmów, które już się wcześniej pojawiły, bądź uzupełnieniem albo odpowiedzią na pytania, które zostaną mi zadane. Dzisiejsza dogrywka, pierwsza, będzie to test różnych tarcz do zagłębiarki, którą ostatnio testowaliśmy na moim filmie. Jeśli jeszcze tego nie widziałeś, to zapraszam. Gdzieś tam pojawi się link albo w opisie, albo gdzieś tu na górze. I robiłem pierwsze próby cięcia. Natomiast nie pokazywałem dokładności cięcia Wam bliżej przed kamerą. Dzisiaj zrobimy zupełnie inaczej. Będziemy testować trzy tarcze. Pierwsza tarcza to jest tarcza Med Tools, która była oryginalnie tutaj dodana, ma 24 zęby. Tak jak mówiłem, jest to bardziej do rozcinania wzdłuż, ale była dodana, więc ją przetestujemy, jak sobie radzi. Druga jest to tarcza Festula. Ma 48 zębów. 48 zębów, jest to używana już tarcza po ostrzeniu. Zobaczymy, jak sobie ta tarcza radzi. I nowa tarcza CMT, 56 zębów. Powinno cięcie być według mnie tej tarczy najlepsze. I sprawdzimy, czy urządzenie, które jest najtańsze na rynku, z dobrą tarczą sobie poradzi i będzie, można powiedzieć, mogło konkurować również z urządzeniami lepszych firm typu Festool, Makita, Bosch, Maffel. A mam porównanie, bo na Festoolu również pracowałem. A skoro o Festoolu mowa, to również zmienimy sobie w naszej szynie ten gumowy pasek, który ma zapobiegać odpryskom. Także ja przystępuję do działania. Najpierw sobie zmienię ten pasek na nowy. Chwilę to pewnie potrwa. I potem będziemy po kolei lecieć z testem tych trzech tarcz. Także zaczynamy. Stara guma została ściągnięta, przeczyszczona tutaj w miejscu, gdzie było klejenie. W niektórych miejscach bardzo fajnie ten klej odszedł. Dobrze. Otwieramy pudełko i wyciągamy nową taśmę. Taśma musi być przyklejona w ten sposób. Także przystępujemy do klejenia. Dobrze, taśmę już mamy wklejoną. Za chwilę założymy sobie tarczę. Oczywiście pierwsze cięcie, tak jak już wspominałem w ostatnim filmie, będzie zbierać troszeczkę tej gumy, w którym momencie będzie też pokazywać, gdzie to cięcie jest, gdzie jest ta linia cięcia. Dobrze, ale żeby nie było to poszarpane, użyjemy tarczy CMT z największą ilością zębów. Także zaczynamy. Dobrze, moi drodzy, już poza filmem zrobiłem sobie pierwszy przejazd na sucho z piłą, żeby ten nowo przyklejony pasek odciąć troszeczkę. No i zaczynamy ten test. Jak widzicie, założona jest tarcza
24 zęby, ta oryginalna, która była. Mam przygotowany kawałek płyty. Także sprawdzimy, jak się wpisuje. Może pokażę bliżej. Płyta oczywiście nie jest lepszej jakości, ale to nie o to chodzi. Zależy nam na cięciu w tym momencie. Ostatnio również wspominałem o zaciskach do szyny, żeby zblokować, że w tym zestawie tego nie było. Ja już takie mam, użyję jednego, żeby z jednej strony chwycić, będzie to bardziej stabilne. Pierwsze cięcie, tarcza 24 zęby, lecimy. Tak jak spodziewaliśmy się, są tutaj drobne wyrwania, tak samo tutaj. Tarcza Festool. Lecimy. Również jak w poprzedniej zostały małe wyrwania. Zobaczymy sobie, jak poradzi sobie tarcza. Może inaczej, zrobimy jeszcze jeden test, zanim założymy sobie tarczę CMT. Zrobimy sobie jeszcze jeden test. Weźmiemy kawałek drewna i zobaczymy, jaka będzie jakość cięcia, jeśli chodzi o drewno. Już przygotowano. To jest bodajże świerk. Mam przygotowany świerk, drewno. Tniemy poprzek, tarcza Festool, 48 zębów. Zobaczmy, jaka będzie jakość tego cięcia oczywiście. Jakość cięcia jest przyzwoita. Ja to 2 razy zrobiłem, bo sobie głębokości nie zmieniłem. Teraz sobie wsadzimy tarczę nową CMT 56 zębów. Tak? 56 zębów i zobaczymy, jaka będzie jakość cięcia na drewnie oraz na tej płycie laminowanej. Dobrze. Zmieniamy tarczę. Wkładamy tarczę CMT. Zobaczcie. Linia cięcia naprawdę idealna. Ta ilość zębów już naprawdę daje satysfakcjonującą powierzchnię. A tu gdzieś mamy dla porównania, to jest do porównania Festool. No jest różnica naprawdę spora. Tylko przypominam, że CMT jest nowa, Festool już jest używana, ale była po ostrzeniu, także no widać gołym okiem różnicę. Dobrze, to sprawdźmy sobie jeszcze teraz tą płytę, jak to pójdzie. No cóż, tutaj również sobie
nie poradziła, ta powierzchnia jest też poobgryzana. Ta powierzchnia jest tutaj dużo, dużo lepsza niż w innych tarczach, no ale wiadomo, że ta tarcza to nie jest tarcza do laminatu, więc tutaj nie mogliśmy się spodziewać lepszego cięcia. Możemy zrobić jeszcze jedną próbę, najpierw z lekkim zanurzeniem, delikatnym podcięciem i zobaczymy, czy coś to pomoże. Zobaczcie efekt teraz, gdy zastosowaliśmy sobie tak zwany efekt podcinaka, czyli najpierw lekko przyjechaliśmy z lekkim zagłębieniem, natomiast później wjechaliśmy w materiał już całą deskę. No, zobaczcie, efekt jest naprawdę, naprawdę moim zdaniem zadowalający. Tu są jakieś delikatne wyszczerbienia, z drugiej strony praktycznie nie ma, no nie ma nic. Jest naprawdę idealne cięcie, czyli można powiedzieć, że tarcza dała radę. To co, podsumowanie. Zanim jeszcze zrobimy podsumowanie, w jednym komentarzu ktoś zapytał się mnie, jak wygląda cięcie pod kątem 45 stopni. I teraz wykonamy sobie takie cięcie, sprawdzimy, jak się sprawuje i czy kąt będzie tych 45 stopni tutaj zachowany. Dobra, no to lecimy. Dobrze, odkręcamy, ustawiamy sobie tutaj grubość cięcia 40. Tu ustawiamy sobie 45 stopni, chyba to będzie w ten sposób, zaraz sobie zobaczmy. Tak, 45 stopni. Cięcie jest ładne. Zaraz sobie sprawdzimy, jaki tu mamy kąt. W tym kątowniku tutaj mamy 45 stopni. Tak to wygląda po przyłożeniu. Według mnie jest ten kąt tutaj zachowany, więc teraz możemy przejść do podsumowania. Podsumowanie. Zrobiliśmy test, jak widzieliście, trzech tarcz. Tarczy orbitalnej, tarczy Festula i nowej tarczy CMT 56 zębów. No cóż, każda tarcza tnie, ale założenie tej pierwszej tarczy oryginalnej, która tu jest, na pewno jest gorszej jakości, dużo gorszej jakości niż pozostałe dwie. Jej głównym przeznaczeniem jest bardziej do rozcinania materiału wzdłuż. To też testu na cięcie w poprzek nie robiłem. Nie ma to sensu. Wiadomo, że wyszłoby to znacznie gorzej niż tych, a przy porównaniu cięcia tarczy Festula i CMT, no to wiadomo, że CMT wypadło dużo, dużo lepiej. Zresztą to widzieliście, to cięcie było naprawdę czyste i ja mogę tą tarczę na pewno polecić. Jeżeli chodzi o cięcie pod kątem 45 stopni, bo miałem również takie pytanie odnośnie tego urządzenia, jak było widać, nie bez problemu, kąt jest zachowany według tego mojego przymiaru. Także tutaj również z tego jestem zadowolony, jeśli chodzi o cięcie płyty laminowanej. To najlepiej wypadła tarcza CMT z
tym, że przy drugim cięciu, przy drugim podejściu zrobiłem tak zwanego podcięcia na całej długości, a dopiero potem cięcie wzdłuż, w głąb materiału, żeby przeciąć na wylot. Podsumowując, no cóż, tanie urządzenie po tuningu, z dobrą tarczą, z nową taśmą na szynie Festula, zdaje egzamin. Ja wiem, że Festul to Festul, Makita to Makita, natomiast również i takie urządzenie można sobie przystosować do naprawdę dobrej pracy i jakość cięcia będzie tutaj dobra. Jeśli ktoś na przykład nie głównie płyty laminowane, wiadomo, że zastosowanie tutaj tej tarczy nie jest odpowiednie. Jeśli tak jak w moim przypadku ucięcie raz na jakiś czas jakiejś płyty laminowanej, mogę to zrobić na dwa razy i efekt będzie dobry. Natomiast zamontowanie tu typowej tarczy do laminatu podejrzewam, że sprawdziłoby się naprawdę dobrze i za niewielkie pieniądze można sobie niedrogie urządzenie stuningować, dostosować do lepszego cięcia. Także dziękuję bardzo za oglądanie filmu. Jeśli Wam się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, wciśnijcie też ten dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do zadawania, komentujcie. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Warto mnie obserwować. Zapraszam też na mojego Facebooka. Tam się pojawiają projekty, które gdzieś tam wykonuję. Dużo na pewno wcześniej niż filmy. No i co? Widzimy się w kolejnej realizacji. Dziękuję. Cześć.